Cześć, witam. Moja sąsiadka porządkuje dom tam po rodzinie, która już nie żyje. No i podarowała mi kilka prezentów retro. Są to absolutne skarby, więc ten film może trochę potrwać, ponieważ no, chciałabym podzielić się moją radością z otrzymania tychże skarbów. Najpierw będą czasopisma, potem książki i zacznę od czasopism. Zszywka tygodnika ilustrowanego z 1900 roku. Ten rysunek to jest rysunek Anastazji Antoniego Kamińskiego z 1899 roku, a to jest w ogóle rok 1900, jak już powiedziałam. W takich czasopismach, oprócz artykułów, bardzo uwielbiam przeglądać anonse reklamowe i pokażę Wam taką stronę z takimi reklamami. Można czytać, jak dużo o ówczesnym świecie mówią nam takie reklamy. Na przykład polecamy prawdziwy Patefon, najnowsze modele płyty, skład fabryczny, Adam Klimkiewicz, Warszawa, Marszałkowska 154, wyrób polski. Już wtedy mówiło się, podkreślało się, że jakiś wyrób jest polski. Tutaj mam przygotowany kocyk, na który odkładam ten skarb. Drugi to jest czasopismo Płomyk. O, za moich czasów to była taka triada. Nie, nawet kwartet. Miś, Świerszczyk, Płomyczek, Płomyk. Wszystkie czytałam, wszystkie rodzice nam kupowali, mieliśmy w domu, a ten Płomyk jest niesamowity, ponieważ on, tygodnik dla dzieci i młodzieży, 2 września 1935 roku. Ten rok dla Polski był bardzo pamiętny. To jest Płomyk podsumowujący wakacje. A w nim cała historia ze zlotem harcerzy, czyli tych skautów z całego świata. Jest tu artykuł o Baden-Powellu, założycielu skautingu, a więc Płomyk z 1935 roku. Czyli policzcie sobie i jak wyglądał. Przeczytałam od deski do deski tak zwanej. Bardzo interesujący. A teraz przenosimy się na chwilę do czasów powojennych, po II wojnie światowej. Ta rodzina przyjechała tutaj ze wschodu i zamieszkała w jednej z miejscowości pod Międzyrzeczem. Panie, które tam mieszkały, były bardzo nowoczesne, ponieważ wśród tych podarunków mam katalog wysyłkowy. Tak wyglądał katalog wysyłkowy domu sprzedaży wysyłkowej. 69 rok i inne. Ten dom wysyłkowy znajdował się w Łodzi. I co odwracam kartkę, to sentyment mnie zżera, ponieważ wszystkie przedmioty, które tutaj widzimy, na przykład pralka Frania, którą można było sobie zamówić, kosztowała 2200 zł. Nie potrafię sobie uświadomić, czy na ówczesne czasy było to dużo, czy mało, no ale wszystkie przedmioty z tamtych czasów są tutaj, więc ten sposób handlowania wysyłkowy był znany już wtedy. Sentymentem przeglądam te właśnie katalogi. Teraz co tu mam? Aha. Panie interesowały się widocznie szyciem i szyły, bo mam tu katalogi mody, świat mody z lat 60. To jest na przykład katalog z 61 roku. I coś ja tutaj zaznaczyłam specjalnego chyba. Już Wam mówię, bo mam zakładkę. A, balowe. Sukienki wieczorowe. I tu były wykroje. Można było sobie taką sukienkę wykroić. Takie balowe mi się podobały. Jak to się po angielsku mówi? Piękne lata 50., 60., co tam, 60s. Uwielbiam modę tych czasów. No może nie na moją talię, no ale
nie tylko polskie katalogi miały, ale to jest radziecka moda. Katalog mody rosyjskiej nazywa się Żurnał Moda z Moskwy prosto z 1961 i 62 roku. Wspaniałe sukienki, wspaniała moda, bardzo mi się podoba. Czyli mieliśmy polską modę, mamy radziecką modę, ale panie też miały katalog amerykański. Pewnie dostały od cioci w paczce z Ameryki tak zwanych. I tu mamy katalog amerykański, tu jest napisane Glamour Knits. Nie wiem co to Knits, glamour to pewnie piękne. Tweedy, o coats, czyli płaszcze. A więc to były katalogi, przepiękne, no to jest dowód żywej historii. Teraz książki. Kiedy zobaczyłam tę książkę, rozpłakałam się z sentymentu, ponieważ jest to podręcznik do języka polskiego klasy 8. I właśnie ja z takiego podręcznika w klasie 8 korzystałam. To jest ten właśnie podręcznik, Ta ziemia od innych droższa. To jest oczywiście cytat, wszyscy wiemy skąd. No wszystko pamiętam. Bagnet na broń, sławny wiersz. Wszystko tu jest, nawet ta wkładka. O, mieliśmy wypracowanie, porównanie Nike warszawskiej i Nike z Samotraki. A więc podręcznik wydawnictw szkolnych i pedagogicznych. Zaraz zobaczę, czy tu jest któryś rok. Już się streszczam, już. Państwowe, tak, i to nie ma roku chyba, bo wtedy nikt tego nie pisał. Ale, no nie ma. W każdym razie myślę, że niektórzy z was taki pamiętnik, czy niektóre taki podręcznik pamiętają, no bo ja w 8 klasie z niego korzystałam. Co tam? A, to jest książka mojego dzieciństwa. Wakacje z czarką, Ludwika Woźnicka. Ta czarka to była czarna puma, którą dziewczynka uratowała, już nie pamiętam, z cyrku czy z ogrodu zoologicznego, jako małego czarnego kotka. Ona potem się stała czarną pumą. Te przygody były rewelacyjne. To wydała oczywiście nasza księgarnia, Ludwika Woźnicka, Wakacje z czarką. No i na przedkoniec książka bardzo ciekawa, bardzo porwana, więc wiele osób musiało to czytać. K. Bielska Alibi. Powieść współczesna. Rok 1922. A, Konstancja Bielska Alibi. Jedna pani i dwóch panów. Każdy z nich trzyma gadżecik, a to perły i brylanty, a to nie wiem co, a pani strzela focha. Lektura jeszcze przede mną, więc nie wiem o czym jest ta książka. Ale jeżeli jest tak zczytana, zaczytana prawie na śmierć, to znaczy, że musiała być interesująca. A teraz książeczka mała, ale która mnie bardzo, bardzo zafascynowała. Ona jest z 1928 roku i nosi tytuł Kolęda dla gospodyń na rok przestępny 1928. Została wydana przez Sekcję Kół Gospodyń przy Centralnym Towarzystwie Rolniczym w Warszawie. I tak wygląda strona tytułowa. Kolęda wyjaśnia, bo zobaczcie, inaczej się pisze. Otóż słowo kolęda może oznaczać pieśń tam bożonarodzeniową, ale słowo kolęda może oznaczać po prostu kalendarz. I tu w tym znaczeniu to słowo zostało użyte. Kolęda to również nazwa prezentów świątecznych bożonarodzeniowych. Jest to kalendarzyk na rok 1928, wydany przez koła gospodyń wiejskich w tymże roku. Wydajemy naszą kalendę do zapisywania i nie wiem, tu jest. Co ja mam? Od 1919 roku istnieje w Belgii Zrzeszenie Szkół Wiejskich pod nazwą Kół Gospodyń Wiejskich, odpowiadające swym programem w zupełności naszym kołom
gospodyń wiejskich. I co dalej? Czas najwyższy, żeby i u nas oświata gospodarcza kobiet uzyskała odpowiednie poparcie. Zrozumieć to muszą przede wszystkim męskie organizacje rolnicze, których członkowie nieraz narzekają na opór kobiet przy wprowadzaniu przez nich postępowych metod gospodarczych. Powodem tego jest przeciążenie kobiet na wsi pracą różnorodną. Wszak na ich barkach spoczywa u nas nie tylko wychowanie dzieci i gospodarstwo domowe, lecz cała praca, prawie hodowla prowadzona za granicą przez mężczyzn. Cóż więc dziwnego, że stają nieraz bezradnie wobec tych wielu obowiązków, których uczyć się muszą same, nieraz smutnym doświadczeniem. Trzeba im zatem ulżyć w tej pracy przez naukę i radę umiejętną. Dać ją mogą kółka gospodyń wiejskich planowo i umiejętnie prowadzone przez instruktorki. Wtedy kobiety nie będą zaporą w postępie rolniczym, ale staną się gorliwymi krzewicielkami, co przyczyni się do dobrobytu wsi i całej Polski. Albowiem ta książeczka, ta kolęda, ten kalendarz przeznaczony jest dla kobiet wiejskich. Można tutaj, podzielony jest na miesiące, styczeń, luty. Ma też kartki do notatek. I proszę bardzo, jak tutaj ktoś, jakaś właścicielka tego, sobie notowała ważne dla niej sprawy, ważne dla niej, no, czy to przepisy, czy jakieś, ale chciałam jeszcze przeczytać. Już, muszę się... O, jakie tutaj tematy zostały poruszone? Czy one są na końcu? Karmienie niemowląt. O, już mam. Styczeń. Styczeń. Przypomnienia gospodarcze mnie bardzo interesują. Styczeń. W domu. Zamknąć rachunki miesięczne i zrobić roczne zestawienie wpływów i wydatków. Zapłacić składkę do koła gospodyń. Być na miesięcznym zebraniu. Poreperować odzież dzieci, które po świątecznej przerwie udadzą się do szkół i uprać im bieliznę. Wyprawić w porę dzieci do nauki. Drzeć pierze i prząść len. Otwierać okna pomimo mrozu 2 razy dziennie na 10 minut, szczególnie przed snem. Zrobić doroczny spis naczyń i odzieży i dokupić zniszczone. Czytać Głos dla Kobiet i Gazetę Świąteczną oraz pożyteczne książki. Dowiadywać się w szkole o sprawowaniu i postępach dzieci. Zaglądać do zapasów zimowych, żeby się nie zepsuły. W kurnikach. Ostatecznie usunąć sztuki zbywające, gęsi i kaczki wytrzymałe na mrozy i tak dalej. Bardzo mi się podoba, jak tutaj maciory trzeba było, no wiecie co z tymi maciorami, bo ja nie wiedziałam. Co to jest? Odwiedzanie chorych. No wszystkie te obowiązki tutaj się znajdują. Ale też bardzo mi się podoba spis szkół dla dziewcząt i kobiet. Szkół różnego typu, szkoły zawodowe, szkoły gospodarstwa wiejskiego, gdzie kobiety mogły nabywać umiejętności przydatne do prowadzenia domu wiejskiego, jak tutaj z tego się dowiadujemy. Są tutaj nawet jadłospisy, czyli co gotowano w ówczesnych układ obiadów gospodarskich, pierwszy zestaw. Kapuśniak z ziemniakami, kluski krajane ze słoniną i kasza jaglana na mleku z cukrem i cynamonem. Trzeci zestaw. Barszcz zabielony z ziemniakami, prażucha, ryż zapiekany z jabłkami. Ta prażucha szczególnie budzi mój sentyment, ponieważ u mnie w domu babcia i mama, które z Zabuga przyjechały, właśnie taką prażuchę w domu robiły. Dla kogo jest ta książka? No na pewno nie jest to książka dla kobiet typu Jagna z Lipiec, ponieważ no one nie umiały czytać. Taka literatura do nich nie docierała, ale myślę, że z tej książeczki mogłaby dużo skorzystać na przykład Barbara Niechcic z Nocy i Dni, która przecież pochodziła z miasta i dopiero wdrażała się do prac wiejskich.
mogłaby skorzystać również kto? No, każda taka kobieta, której przyszło prowadzić dom, której mąż był gdzieś dzierżawcą albo posiadali mniejsze lub większe gospodarstwa, a ona miała jakie takie wykształcenie, przynajmniej jak mówię, wykształcenie ze szkoły elementarnej, miała też świadomość potrzeby życia w higienie, potrzeby zmian. Takim kobietom dedykowany był ten kalendarz. Mnie on zachwyca, ponieważ w kontekście czego tam cnót niewieścich, no muszę powiedzieć, że co? Musiały one mieć wiele cnót, nie tylko niewieścich, i musiały mieć wiele umiejętności, bardzo prężne i postępowe charaktery, postawić musiały niejednokrotnie na swoim, że tak powiem, w domu, żeby całym tym gospodarstwem, domem, dziećmi obrządzać, bo mężczyźni, no to wiadomo jak mężczyźni. Widzicie, jak blokowali powstawanie kół gospodyń wiejskich. Książka moim zdaniem wspaniała, która, no co ja mogę nawet powiedzieć, lekturą. Gdzie niegdzie powinna się stać. Na przykład na wychowaniu obywatela, co to jest WOS, wiedza o społeczeństwie, jak funkcjonowały kobiety właśnie wtedy. I dziś też mają nadmiar zajęć i obowiązków. A więc takie prezenty retro, które znajdujemy w domach, które musimy zlikwidować, w domach wiejskich, tak jak ten w tym przypadku, no są pełne takich gadżetów, to znaczy takich, co ja gadam, no odmowę mi już odejmuje, takich perełek, jak ta właśnie, mówiących wiele o życiu kobiet kiedyś, dawno. A czy życie kobiet na wsi dziś jest pełne obowiązków? Podyskutujmy na ten temat. Zapraszam. A mojej sąsiadce dziękuję za te wszystkie prezenty. Bo naprawdę ich lektura była bardzo pouczająca. Dziękuję. Do zobaczenia.